Mateusz Smotr dla portalu MMA Rocks z Tomaszem Drwalem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie udało nam się spotkać, porozmawiać na forum MMA, więc może zacznijmy od tego wydarzenia. Byłeś tam całkiem zapracowany. Powiedz, co tam dokładnie robiłeś i jak ci się podoba idea takiego wydarzenia? To znaczy, my mieliśmy prelekcję na temat swoistej filozofii MMA i tego, że dla nas i dla naszych tutaj klubowiczów jest to taki sposób na życie i o tym właśnie mówiliśmy i no jeszcze parę jakichś zobowiązań sponsorskich, także czasu było mało. Cieszyłeś się sporym zainteresowaniem fanów, kibiców? Podchodzili do ciebie, byłeś, że tak powiem, często zaczepiany? No zdarzyło się parę razy. A co ogólnie sądzisz o idei takiego wydarzenia? Ja myślę, że no jak sama frekwencja wskazuje na to, że warto w to iść i robić to, z tym, że moim zdaniem brakło troszeczkę jeszcze marketingu do tego, żeby jednak tych ludzi było więcej. Natomiast no, w porównaniu do tego, co było, a co było kilka lat wcześniej, a co było teraz w kwietniu, to naprawdę jest znaczny postęp. Mimo twojej kontuzji można powiedzieć, że jesteś całkiem zapracowany. Nie tak dawno otworzyłeś kolejną filię swojego klubu, tym razem w Świdnicy. Opowiedz trochę może o tym aspekcie. To znaczy, no co, no byli chętni, którym jak gdyby spodobał się program, sposób, w jaki prowadzimy klub, który znajduje się za nami i też chcieli jak gdyby tą skopiować to wszystko, jak tutaj się odbywa i to jest, można powiedzieć, taki projekt pilotażowy. No zobaczymy, co z tego będzie, ponieważ jednak już bez połączenia jak gdyby tych sportów walki z siłownią, z fitnessem, już można powiedzieć, że nie można wyrokować, czy to będzie sukces, czy nie. No, za wcześnie jest jeszcze na to, żeby stwierdzić, że, no, że to się będzie rozkręcać i zobaczymy, w którą stronę pójdzie. No, Świdnica jest mniejszym miastem, jest mniej ludzi i mamy mniejszą salę znacznie. Nie ma tyle, ludzie nie mają możliwości takiego wyboru, jak mają tutaj. Na razie frekwencja dopisuje, aczkolwiek no zbliża się sezon letni, więc zawsze jak gdyby ta frekwencja spada, bo ludzie po tej mrocznej, ciemnej zimie wychodzą, żeby po prostu pojeździć na rowerze, pobiegać, wychodzą po prostu w plener, no gdzieś zaczynają palić grille i tak dalej, więc no zobaczymy, no nie, czas pokaże. Po tym, jak doznałeś kontuzji, ty bardzo optymistycznie podszedłeś do tematu, mówiąc, że przynajmniej będziesz miał czas dla swoich zawodników na działalność swojego klubu. No i powiedz, jak to wygląda, bo poświęcasz swoim zawodnikom więcej czasu, mieliście ostatnio sporo walk. Powiedz, jak to wygląda, czy widzisz jakiś wpływ na to, że możesz się poświęcić bardziej zawodnikom swoim? To znaczy, to jest też tak, nie do końca mogę się poświęcić, bo naprawdę, żeby się oddać trenerce, to jest praca, no praktycznie praca na pełny etat i tym bardziej, że nie możemy użyć szablonu treningowego dla wszystkich zawodników, bo ten waży 60 kg, ten waży 80, tu jest kobieta, tu jest facet, ten ma inne obciążenia, tamten ma inne obciążenia, więc naprawdę na tym się trzeba skupić, a tutaj mamy jeszcze zwykłych, w cudzysłowie, śmiertelników, którymi też się trzeba zająć, których też trzeba przypilnować, żeby to abecadło było dobrze poznane, żeby się zarażali. Trzeba organizować nowe nabory, więc ja już miałem rozmowę z chłopakami, że ja po prostu póki sam robię rehabilitację, sam trenuję i na tyle, ile mogę, nie mogę być w pełni trenerem i angażować się jako trener, bo nawet czytając te wszystkie książki o trenerce i tą wiedzę, którą sam wykorzystuję w swoim treningu, naprawdę to jest praca na pełny etat. Nie? Żeby mógł z ręką na sercu stwierdzić, tak, jestem trenerem, jestem wychowuję tych ludzi jakoś, pomagam im i tak dalej. Ciężko jest to wszystko połączyć, nie? Zwłaszcza ze swoim treningiem. Powiedz nam, bo przenosi z małej sali, z poprzedniej sali tutaj do tego naprawdę dużego obiektu. Jestem tutaj pierwszy raz i robi to na mnie naprawdę spore wrażenie. Jak teraz twoja szkoła się rozwija? Ile macie grup? Czy jesteś zadowolony z frekwencji? Jak udaje ci się to wszystko połączyć, pogodzić? Szczerze powiedziawszy, jest tyle grup, że sam nie wiem ile. Jest tutaj gość, który na pewno się na tym lepiej zna, bo robi comiesięczne podsumowania. No natomiast naprawdę coś jest takiego w tym MMA i to jest chyba to, że
że to jest takiego rodzaju multidyscyplina, w której mamy bieganie, mamy boks, mamy siłownię, mamy crossfit, mamy rozciąganie, mamy żywienie, mamy odnowę biologiczną i ja myślę, że to powoduje, że ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą na siłownię i te dziewczyny też, które przychodzą na zumbę, oni też szukają jakiejś alternatywy. Oni też szukają alternatywy od jakiejś... od tych nudnych zajęć, no nie, więc trafiają do nas na matę, nie, czy to będzie kalistenika, czy to będzie brazylijskie jiu-jitsu, czy kickboxing, oni się tam po prostu odnajdują i, no i frekwencja sama za siebie mówi, że warto po prostu dalej ten temat pchać, sprzedawać, popularyzować. Powiedz, jak wygląda stan twojego zdrowia, bo no, należy przyznać, że ostatnie lata twojej kariery to więcej kontuzji niż walk, pechowo bardzo. Jak teraz wygląda stan twojego zdrowia i postęp w rehabilitacji? Tak z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że te wszystkie kontuzje to jest właśnie następstwo nieumiejętnego dozowania obciążeń treningowych. Po prostu i też teraz widzę chłopaków, że wszyscy się zajeżdżają i to naprawdę na maksa, nie ważą tego właśnie tego treningu, nie ważą tej odnowy biologicznej i, no i sam jestem przykładem tego, że po prostu w pewnym momencie się zaczynam sypać, no nie? Bo najpierw plecy, później kolano i może to też taki po prostu jakiś też, nie wiem, nie fart, ale no coś w tym jest. No teraz widzę, że po prostu bez żadnego ciśnienia na spokojnie najważniejsze jest i tak przede wszystkim odpoczynek, bo jak robię rehabilitację i nieraz przeforsuję tą nogę, zrobię 2-3 ćwiczenia za dużo, to ona już się przypnie, już na drugi dzień mogę, już jest jak gdyby regres zamiast progresu, no nie? Więc no, to jest takie doświadczenie, no cóż, no chyba cały czas się uczymy, nie? Nawet w tej rehabilitacji się uczymy, że po prostu nawet rehabilitant ostatnio powiedział, że ty masz robić wszystko nie na 100%, tylko na 50%, po prostu wyhamuj, nie? 50% tego, co chcesz zrobić, nie? Bo to też jest taka, można powiedzieć, takie uzależnienie, że trzeba cisnąć, nie? W rehabilitacji szybciej, no czasami ten pośpiech nie jest dobry. Po ostatniej gali Fen, po walce Sebastiana Kotwicy, on tą walkę przegrał na punkty, tam była dosyć dyskusyjna ta ocena. Napisałeś takie słowa, nie wiem jak już mamy walczyć, mógłbyś to trochę rozwinąć i co miałeś na myśli i czy coś będziecie zmieniać w sposobie, jak nie wiem, taktycznym? To znaczy wiesz, no to też było jak gdyby w jakiejś tam emocji napisane i tak dalej, ale nie ukrywam, że się troszeczkę zgrzałem, bo jak sędziowie oceniali moją walkę z Materlą, nie? Gdzie byłem obalany, trzymany i tak dalej. Jak sędziowie oceniali walkę Kotwicy, który notabene walczył podobnie do Michała Materli, to, który gdzie też obalał, robił punkty, bo takie też miał zadanie, no nie? No i tu chciałem właśnie, to było pytanie w tym kontekście, nie? Jak walka moja została tam oceniona, jak walka tutaj została oceniona, nie? Gdyby oczywiście tam nie było, nie, gdyby ten sędzia mojej walki nie przerwał tam parę sekund przed, wiesz, ja nie mam do nikogo pretensji, tylko pytam w kontekście tego, co ja mam temu chłopakowi powiedzieć, jak ma walczyć, nie? Nawet na przyszłość, nie? Dostaję uderzacza, no i co ma robić, nie? Czy ma... Wiemy, że uderzacz jest bardzo dobry w uderzaniu, umie jakoś się tam bronić, ale Kotwica ma mocne zapasy, no i tym będzie pozował, tym będzie walczył i tym będzie robił punkty, więc to w tym kontekście było to pytanie, natomiast później też przejrzałem tą walkę. W ogóle dla mnie już od pewnego czasu tam nie ma czegoś takiego jak decyzja i tak dalej. Albo jest ewidentne poddanie, albo jest ewidentny knockout, ewidentna wygrana, nie? Bo to też tak można ważyć. Nie? Ci sędziowie też, to jest tak, z tego rogu widać inaczej, z tamtego rogu widać inaczej, z tamtego rogu widać inaczej. Klatka ma powierzchnię 100 metrów kwadratowych, no nie? Około, nie? Ring, gdzieś też coś koło tego, więc... Ja nie wiem, czy oni mają monitorki, widzą to w monitorkach, czy nie widzą, no sędzia też człowiek może się pomylić, nie? Dlatego najlepszą moim zdaniem jest analiza materiału wideo, bo te kamery wyłapują niektóre rzeczy, których sędzia może nie zobaczyć, no nie? I też powinno być jakiś motyw, gdzie można się odwołać od tej decyzji i odwołać się na podstawie materiału wideo. Masz piłkę nożną, no nie? Nieraz było tak, że była bramka, a był ewidentnie spalony albo coś, no i goście nie weszli do, nie wiem, nie grali o finał Mistrzostw Świata, bo sędzia dał, za przeproszeniem, ciała, nie?
o sędziowaniu, to myślę, że moglibyśmy rozmawiać długo, ale myślę, że nie mamy tyle czasu, chociaż pewnie byłoby ciekawie. Przejdźmy do wyjazdu, do którego się szykujecie, bo już w okolicach 8-9 maj lecicie do Albuquerque, do Winkle John Jackson. Powiedz może na początek w ogóle, skąd pomysł na taki wypad do Stanów Zjednoczonych i ile tam będziecie? Będziemy tam miesiąc i pomysł jest po prostu, zrodził się stąd, że szukamy trenerów, no nie? Szukamy jakiegoś impulsu też zewnętrznego, szukamy też jakiegoś nowego źródła wiedzy i stąd też pomysł, żeby gdzieś pojechać, nie? No a była okazja, po prostu okazja. No napisaliśmy zapytanie, dostaliśmy odpowiedź, no dlaczego nie wykorzystać tej szansy? Powiedz, z kim dokładnie tam będziesz i jakie masz oczekiwania wobec takiego wyjazdu? Jak mówisz, czego poszukujecie, ale jakie są dokładne twoje oczekiwania i z kim tam będziesz? To znaczy, ja osobiście będę szukał jakiejś bazy wypadowej, żeby móc przyjechać się spokojnie, móc się przyjechać do swojej walki, bo po prostu nawet w kontekście tych moich ostatnich kontuzji i ostatnich walk, to ja będąc, można powiedzieć, współwłaścicielem klubu, będąc chłopakiem, który prowadzi treningi personalne, gdzieś tam, no grup już nie prowadzę, no nie, ale cały czas nadzorując to wszystko, nie da się po prostu przygotowywać do walki w tym samym miejscu, bo mimo woli ciągle są jakieś pytania, ciągle trzeba z jakimiś dokumentami pobiegać, ciągle trzeba coś załatwiać, więc dobrze by było mi wyjechać po prostu na miesiąc i skupić się tylko i wyłącznie na treningu, na przygotowaniu do walki, analizie przeciwnika i tego też poszukuję. No mam nadzieję, że nawiążemy jakąś współpracę. Jak nie, są jeszcze inne kluby, do których można wpaść, odwiedzić i kogoś po prostu znaleźć, ale mówię, dla mnie osobiście to jest takie odskocznie. No, podejrzewam, że dla chłopaków, którzy jadą z nami, dla Martyny, to też jest jakieś nowe pole, gdzie można się pokazać, gdzie można poznać jakieś nowe metody treningowe. Poza tym no, to jest klub, gdzie trenuje jak gdyby no, czołówka, no nie, elita, mistrzowie i to też jest jakiś tam, można powiedzieć, jakaś przygoda dla nas wszystkich. Wróćmy teraz do Tomka Trwala jako zawodnika. Powiedz, kiedy zamierzasz wrócić? No wiadomo, że włodarze KSW planują galę w Krakowie pod koniec roku. Mówi się, że może to być listopad, może to być grudzień. Czyli co, Tomek Trwal w Krakowie do 3 razy sztuka? No właśnie to samo miałem powiedzieć, nie? Że ten 3. raz, chociaż ja bym osobiście nawet chciał zrobić jakąś taką przedwalkę jeszcze, żeby, no, żeby się przetrzeć przed tym Krakowem. Żeby nie iść od razu na głęboką wodę, tak jak to zrobiłem ostatnio, lepiej doleczyć tę kontuzję, wzmocnić się przede wszystkim siłowo i naprawdę wyjść tak w 100% pewnym, że jestem zdrowy i gotowy do walki i że chcę tej walki. Dużo mówiło się ostatnio po ostatniej gali w Warszawie, tam Antoni Chmielewski wrócił do KSW, był praktycznie spisywany na straty, udało mu się wygrać. Jakby wiele osób w mediach, też nie tylko w mediach, ale zawodnicy podłapali temat, że żeby was zestawić, ciebie i Antka Chmielewskiego, jako takich dwóch doświadczonych zawodników, którzy gdzieś tam na początkach tej sceny MMA w Polsce już walczyli. Powiedz, Antek w swoich wywiadach mówi, że on jest na tak. Powiedz, co ty sądzisz o takim zestawieniu? Ja będę się wypowiadał na temat jakiejkolwiek walki w momencie, kiedy ta noga dojdzie do pośladka i wyprostuje się do pełna, bo to jest takie znowu bicie piany, a nie wiadomo jak to się skończy, więc na razie się fokusuję na tym, żeby po prostu tą nogę mieć sprawną, bo zostało mi 3 tygodnie do wyjazdu, a ja ciągle jeszcze noga nie jest w pełni elastyczna do tego, żeby móc w 100% trenować, więc nie chcę po prostu zawczasu bić piany. Dobrze, szanuję to. Powiedz o ostatnich występach Polaków w UFC, bo wiadomo, nawet jak ostatnim razem kilka miesięcy temu rozmawialiśmy w Świdnicy, mówiłeś o zmianach, jakie zaszły w tej organizacji, ale w ostatnich 5 walkach Polaków mamy 4-1. Widziałeś występy naszych rodaków? Widziałem, byłem za granicą, widziałem na mojej aplikacji Fight Pass. Nie widziałem pierwszej walki tylko. No cóż, no... Nie jest może to jeszcze, można powiedzieć, no, po prostu łatwo to porównać, no nie, z tymi topowymi zawodnikami, ale no chłopaki się rozkręcają, można powiedzieć. No, najbardziej zależało mi na tym, żeby właśnie Janek wyszedł z tego pojedynku zwycięsko. Myślę, że to była chyba jedna z jego ładniejszych walk w ogóle w UFC i że to jak gdyby, nie wiem, pomoże mu odbudować jego stan po tych 2 porażkach i że następne będą tylko lepsze.
Myślę, że Marcin też Tybura bardzo ładnie zawalczył, aczkolwiek zadziałał tu chyba czynnik taki stresogenny, może, że to był debiut i tak dalej. Cóż więcej, rozpędzają się wszyscy. No. Ja mam nadzieję, że to jest dopiero jak gdyby początek tego polskiego akcentu w UFC. Temat Janka przypomniał mi jedną kwestię, o którą chciałem Cię też zapytać. Właśnie kwestia mentalnego podejścia do walki, bo jakby dopiero ostatnio, od kilku miesięcy mówi się jakby więcej o tym, że walka to również dużo w głowie zawodnika. Mówi się coraz więcej o współpracy z psychologami sportowymi i tak dalej. Powiedz, jak Ty do tego podchodzisz i czy współpracujesz z kimś takim? To znaczy... Dla mnie najlepszym psychologiem tak naprawdę, z tego co ostatnio odkrywam, to jest odpoczynek, nie? Bo to jest tak, że wszyscy oni się zajeżdżają. Im więcej trenujesz, tym bardziej jesteś słabszy na tych treningach, nie? I to jest, w praktyce wygląda tak, że przychodzisz na powiedzmy sparingi i jest gość, którego normalnie to wciągasz nosem, a ten gość nagle zaczyna Cię obalać, temu gościowi zaczynają wychodzić nagle akcje, Ty cały czas jesteś w obronie i po prostu zaczynasz sobie ryć głowę, że co jest, trenuję coraz więcej, coraz mocniej, jestem, nie wiem, 2-3 razy dziennie na treningu, a tu przychodzi facet i mnie po prostu tłucze, to jak to będzie w tej walce? I wtedy zaczynasz myśleć, trenuję tu, zaczynasz sobie... robić wizualizację o złych rzeczach, nie? Zaczynasz już myśleć, że a co będzie tak, jak będzie ten... Natomiast jak jesteś taki naładowany energią, jesteś wypoczęty, idziesz na trening i idzie Ci na tym treningu. I to też jest ważna kwestia, żeby trener to widział, żeby tak zestawiał Tobie te sparingi i zadania, żeby Tobie szło. Bo to jest to tak jak w nauce, no, uczysz się angielskiego, rozwiązujesz zadanie z matematyki, jak Ci nie idzie, to się zniechęcasz. Tak samo jest w treningu. Jak Ci nie idzie, to się zniechęcasz. Zaczynasz sobie w głowie układać jakieś takie chore rzeczy, że co będzie, jak tak będzie, tak będzie. No, i dlatego ja, czasami Alistair Overeem też tak mówi i nawet też chłopaki mówili nieraz, nawet jak sam byłem. On się umawia nieraz na treningi i nieraz na te treningi nie przychodził i pół godziny, trzy godziny przed treningiem napisał sobie, sorry, nie będę, nie, bo jestem zmęczony, bo nie dospał i tak dalej. Nie? Tam się ludzie wkurzali i tak dalej. Że się umówił, ale nie przyszedł, ale z drugiej strony też go trzeba zrozumieć, jest zmęczony i po co ma iść na trening i po prostu na zasadzie takiej, żeby odfajkować ten trening, nie? Zrobić go byle jak, nie? Po to, żeby sobie później zjeść głowę. Mi z badań teraz wyszło po walce z Michałem, że jestem z natury takim dieslem, że mogę tam dużo pracować, dużo trenować, ale jak się już zmęczę, to muszę dwa razy dłużej odpoczywać też, nie? Ja myślę, wydaje, że to jest główny taki mechanizm, gdzie chłopaki mają problem z tą głową też, no bo to, że trenujemy 2-3 razy dziennie, nie znaczy, że będziemy coraz mocniejsi. Czasami naprawdę trzeba wyhamować, odpocząć i wyzwolić w sobie ten głód walki takiej, że naprawdę nawet idąc na trening, to chce zgryźć tą sztangę, czy drążek, czy nie wiem, w zadaniu partnera. I to jest ten czynnik, którego chyba brakuje chłopakom jeszcze i przede wszystkim też trenerom, nie? Że oni nie potrafią obserwować i dzisiaj powiedzieć, słuchaj, dzisiaj basta, nie, koniec, idź już do domu, nie rób już, nie, idź, najedz się, odpocznij i tak dalej. Nie? To jest, mi się wydaje, ten czynnik natury psychologicznej. Nie? Oczywiście no, też można pójść do psychologa, jeżeli ktoś ma jakieś, ma potrzebę, ale moim zdaniem to, jak wszyscy zaczynaliśmy treningi, to nie było takich problemów, że komuś coś nie szło, nie? Bo wtedy, ja też pamiętam, trenowaliśmy raz dziennie, nie? A nie dwa razy dziennie. Powiedz, jesteś takim zawodnikiem, który właśnie po tym, co teraz mówiłeś, wnosi takie inne spojrzenie na trening. Ja ciągle pamiętam i często to powtarzam w różnych rozmowach, ten motyw podczas przygotowania do walk na MMA, tak? Kiedy ty chodziłeś na trening o 23, bo o 23 miałeś walkę. I jakby to było czymś zupełnie nowym. Powiedz, dużo masz takich jakby rzeczy, których inni nawet nie dostrzegają, bo można jakby to zrzucić też trochę na karb doświadczenia, bo kiedy u nas w 2010 roku scena się rozkręcała, ty już w Stanach trenowałeś i tam sporo rzeczy można było podpatrzeć. Liczysz też, że takie różne patenty przywieziesz ze Stanów? To znaczy, to jeszcze nawet nie jest patent przywieziony ze Stanów, nie, bo
Tam generalnie, jeżeli jest UFC w Stanach o właściwej porze, to i tak jest godzina 20-22, nie? To też tak tutaj ludzie trenują mniej więcej. Natomiast rekordem dla mnie było to, że był któryś fan i Tomek Sarara walczył tam chyba o wpół do pierwszej czy o pierwszej w nocy, nie? To nie trzeba trenować do tego, żeby się przestawić na tą godzinę, nie trzeba trenować tam miesiąc, ale wystarczy tam, nie wiem, parę jednostek zrobić, tydzień czasu tak się po prostu iść i o tej godzinie, żeby się troszeczkę przestawić i nastawić mentalnie na taką godzinę. Natomiast no, to też, to jest taki sport, do którego jeszcze nikt tak naprawdę nie ułożył takiego metodycznego planu treningowego, nie? Bo na przykład zapasy mają swoje podręczniki, judo mają swoje podręczniki, piłka nożna ma swoje podręczniki, boks ma swoje podręczniki, ale to są dyscypliny, które już mają swoją historię. To są dyscypliny, które mają prawie 100 lat. A MMA jest sportem, który tam zaczął się od 93 roku i cały czas wszyscy gdzieś, każdy jakąś szuka tą swoją drogę, bo to jest na zasadzie wyścigu zbrojeń, nie? No, wiesz, ma swój warsztat, masz swoje metody i to też nie jest powiedziane, że moja metoda zadziała na, nie wiem, na Sebastiana Kotwicę, nie? Bo okazuje się, że on jest szybkościowcem, a jestem wytrzymałościowcem. No i to trzeba wszystko najpierw zdiagnozować, żeby móc później coś dobierać, jakieś środki treningowe i tak nie wiemy jeszcze, czy to będzie dobre, czy złe, bo z kolei są te płaszczyzny walki. Stójka ma inną motorykę, zapasy mają internetykę, Barton ma inną motorykę. No i to jest tak naprawdę temat do doktoryzowania się jeszcze na długie lata i jeszcze dużo zawodników będzie przebadanych, zanim nakreśli się jakieś drogi treningowe, nie? Czy środki doboru w treningu. Dobrze, Tomek, myślę, że z mojej strony to wszystko. Ja mógłbym pytania zadawać jeszcze długo, ale za chwilkę macie zebranie, trochę goni nasz czas. Dziękuję Ci za rozmowę. A na koniec, jeżeli chcesz przekazać cokolwiek naszym widzom, to bardzo proszę. No właśnie, zachęcam bardzo serdecznie do oglądania MMA Rocks. Chciałem pozdrowić wszystkich fanów, pozdrowić całą szkołę walki, Fitness Platinum, naszego kochanego menadżera, który tutaj wszystkim zarządza. I cóż, trzymajcie kciuki za nasze następne występy, nasze walki. Do zobaczenia. Dziękuję i wszystkiego dobrego.